Witam w nowym filmie i zapraszam na pierwszy jesienny biwak w tym roku. Ten film jest kolejnym filmem, który powstaje we współpracy z firmą Revolution Race. Dzięki temu mam dla Was kod rabatowy na odzież tej firmy. Kod rabatowy z linkiem do strony oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. Dzisiaj zapowiada się dosyć deszczowy biwak. Ja dzisiaj chcę biwakować pod pałatką. Muszę się trochę pośpieszyć, dlatego że zanim rozłożę schronienie, chcę tą pałatkę po prostu zaimpregnować. To jest mieszanka wosku pszczelego i parafiny. Można taką mieszankę wykonać samemu. Można kupić gotowy wosk. Trzeba dosyć obficie pokryć materiał woskiem, no a potem rozgrzać wosk nad ogniem. Moja pałatka dosyć dawno nie była impregnowana, więc przydaje się taki zabieg. Moja pałatka jest nawoskowana niecałe 20 minut. Niecałe 20 minut wystarczyło, żeby pokryć woskiem pałatkę. Teraz muszę rozpalić ogień i delikatnie rozgrzać ten wosk przy ogniu, tak żeby ładnie się wtopił między włókna. Przygotowuję miejsce pod ognisko. Nie wiem, czy będzie się to dobrze widzieć, bo jest dosyć ciemno w lesie. Ale tutaj ta pierwsza warstwa odsłonięta to jest warstwa organiczna. To są już rozkładające się, dosyć mocno sprasowane cząstki roślin. Problem polega na tym, że to jest dosyć łatwo palne. Taki pożar może się rozprzestrzeniać po powierzchni tej warstwy, czy nawet w tej warstwie. To się będzie po prostu tliło i taki pożar może sobie wędrować na dosyć dużą odległość i pojawić się, rozwinąć się w zupełnie innym miejscu niż biwakowaliśmy. Więc tak naprawdę dobrze byłoby się pozbyć tej warstwy. Ja nie muszę się wkopać wcale głęboko, żeby dojść do piasku. Tutaj już mam podłoże niepalne. No już dawno się tak nie męczyłem z rozpaleniem ognia, ale to moja wina, bo trochę zlekceważyłem rozpalanie ognia w deszczu dzisiaj. Wszystko co tutaj się pali to jest po prostu drewno żywiczne, wyłupane z kawałka pozostałości po sośnie.
Tylko dlatego się to udało tak rozpalić dosyć szybko, bez przygotowań, no bo właśnie jest tutaj bardzo dużo żywicy. Natomiast i tak nie poszło to tak sprawnie, jakbym sobie tego życzył. W zasadzie złamałem tutaj wszystkie zasady, które wpajam kursantom w trakcie kursu przetrwania. No nie będę ukrywał, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. W zasadzie nic nie poszło zgodnie z planem. Za szybko i za mocno zaczęło padać, także nie zdążyłem przygotować tej pałatki tak jak chciałem. No także chwilę próbowałem, ale porzuciłem ten plan. Coraz bardziej mokłem, deszcz padał coraz mocniej. A więc rozstawiłem zadaszenie. No pałatka i tak nie przemoknie. No ale ten proces impregnacji nie będzie dzisiaj zakończony. Chyba że troszkę przybliżę to ognisko i na tyle się tutaj zrobi ciepło, że ta pałatka będzie ogrzewana od wewnątrz, podeschnie i wtedy ten wosk też się będzie delikatnie wtapiał w tkaninę. Ale cóż, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, to nie jest tak, że zawsze wszystko się udaje. Mam na tyle duży żar, że ciepło zaczyna podsuszać pałatkę i wosk powoli zaczyna wnikać między włókna. No ale taki negatywny skutek uboczny tego jest taki, że w środku jest tak ciepło, że chwilowo nie da się w tym schronieniu wysiedzieć. Po drodze na ten biwak zebrałem kilka pokrzyw z taką myślą, że wykorzystam je do podpłomyków, zrobię podpłomyki z pokrzywami. Ale szczerze mówiąc, przy tej aurze odechciało mi się pieczenia. Natomiast pokrzywy są jadalne, liście pokrzyw są jadalne w zasadzie tylko po obróbce cieplnej. Więc wystarczy nawet taką pokrzywę po prostu delikatnie opiec nad ogniem. Chodzi o to, żeby te liście zrobiły się miękkie. Po takim opieczeniu pokrzywy przestają parzyć. Takie liście już nie będą parzyć. Możemy je swobodnie dotykać. Na pewno nas nie poparzą.
Na pewno nam nie poparzą też przełyku. To już trochę za bardzo się spaliły. Bardzo smaczne, polecam spróbować. Dada na to, że powoli chyba przestaje padać. Zrobiło się też wyraźnie cieplej. Nie tylko od ogniska, ale w ogóle temperatura powietrza się podniosła. Ja dzisiaj śpię w wojskowym biwi, w wojskowym pokrowcu na śpiwór. Ławka nie daje takiej dobrej ochrony przed deszczem. Dlatego gdyby jednak deszcz wrócił, to mój śpiwór będzie zabezpieczony przed jakimś zacinającym deszczem. Zestaw do spania w zasadzie ten sam, który używam przez cały ten sezon letni. Materac dmuchany do spania, śpiwór Cumulus XL200. Prawdopodobnie ostatnia noc w tym roku w letnim śpiworze. Cały ten sezon letni śpię w bieliźnie z taką wbudowaną kominiarką i kapturem. I to jest zdecydowanie moja ulubiona bielizna do spania. Poczekam jeszcze chwilę, aż to ognisko się dopali, no i będę kończył ten dzień biwakowy. Taki biwak spędzony pod dachem, trochę w zamknięciu. No ale nie wszystkie biwaki są takie widowiskowe. A czasem dobrze pobiwakować w takiej pogodzie. Trochę przełamać rutynę i trochę przypomnieć sobie pewne umiejętności, przypomnieć sobie, jak to jest rozpalać ogień w deszczu. No i takim dobrym nawykiem, szczególnie na zimowych biwakach, jest to, żeby przygotować sobie już opał na rano. Do zimy daleko, ale ze względu na ten padający deszcz ja sobie przygotowałem takie smolne szczapki, takie samo żywiczne drewno, którym rozpaliłem dzisiaj ogień. Przygotowałem sobie już na rano, poupałem na drobniejsze kawałki, chowam to pod pałatką, także rano bez najmniejszego problemu rozpalę niewielki ogień. Dzień dobry, pogoda bez zmian. Całą noc padało. Więc taki to deszczowy biwak z tego wyszedł. Widzicie, biwi od tego momentu jest mokre. Jakieś 2/3 było osłonięte od deszczu.
No i tak się kończy ten biwak. No ale tak bywa. To nie jest wyreżyserowane. Nie wszystko się czasem uda. Czasem prognoza nie do końca się sprawdzi. Zaczęło padać trochę szybciej. Nie przestało padać wtedy, kiedy miało przestać. Ja powoli wracam do formy po maratonie północ-południe. Jeśli nie widzieliście relacji z tego maratonu, to zapraszam na kanał Mikroprzygody. No, zakończyło się to lekką kontuzją, ale już w zasadzie jest ok. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten wieczór, deszczowy wieczór pod pałatką. Przypominam o kodzie rabatowym na odzież Revolution Race, który znajdziecie w opisie do tego filmu. No i pamiętajcie też o tym, że możecie wspierać kanał, robiąc zakupy w sklepie bushcraftowy.pl i możecie też wspierać kanał w serwisie Patronite. Ostatnio mieliśmy świetne spotkanie z patronami połączone z biwakiem w Beskidach. Także jeszcze raz dzięki za uwagę, no i zapraszam na kolejny sezon jesienno-zimowych przygód. Do zobaczenia następnym razem.